20. jubileuszowa konferencja firmy Blatin za nami. W tym roku szkolenie odbyło się w 6 miejscowościach rozsianych po całej Polsce. Spotkanie odbywało się pod hasłem Wysoko wydajna krowa, jak ją zrozumieć i wspomagać w produkcji. Mieliśmy serię wykładów wzajemnie komplementarnych. Były wykłady specjalistów z Polski, również z zagranicy. Taką gwiazdą programu był profesor Zygmunt Kowalski. Również dwie firmy, Adiseo i firma Jeffo, wykłady dotyczyły szeroko rozumianej suplementacji. Profesor Kowalski poruszył istotny temat, który jest nierozłącznie związany z produkcją mleka. To jest zbyt niska zawartość tłuszczu w mleku. Za niska zawartość tłuszczu w mleku. Amerykanie nazywają ten syndrom milk fat depression, depresja. I to jest, proszę Państwa, nie tak, że to się zdarza gdzieś tam w Polsce. To jest bardzo powszechne. Oprócz profesora Zygmunta Macieja Kowalskiego, zgromadzeni mogli wysłuchać prezentacji przygotowanej przez m.in. Laurent Jokourt czy Dominika Bouchou, który w swoim wystąpieniu mówił o znaczeniu witamin z grupy B u przeżuwaczy. Witaminy te uczestniczą w wielu procesach metabolicznych zachodzących u krów mlecznych i pochodzących głównie z fermentacji w żwaczu, gdzie są syntetyzowane. W przypadku współczesnych krów ilość witamin pochodząca z paszy nie wystarcza do zaspokojenia ich wysokich potrzeb. I dlatego też ważne jest dostarczenie witamin z grupy B w formie chronionej, aby poprawić reprodukcję i długowieczność oraz uzyskać więcej mleka o lepszych parametrach. Jest to bardzo ważny składnik odżywczy w żywieniu nowoczesnych krów mlecznych w celu maksymalnego wykorzystania ich potencjału genetycznego. Obtain the maximum of the genetic potential of the dairy cows. Tegoroczne konferencje, w których uczestniczyło ponad 800 gości, odbyły się w Opolu, Okrzei, Łomży, Rojewie oraz Włoszczowie. Kolejny raz jestem na konferencji firmy Blatin. Jest to dobra okazja, żeby spotkać innych hodowców, ciekawych wykładowców oraz dowiedzieć się czegoś nowego, a także odświeżyć aktualną wiedzę. Motywuje to do działania w pracy hodowlanej. Na konferencji firmy Blatin, już jestem któryś z rzędu, są one bardzo ciekawe, interesujące, wprowadzają dużo nowych zagadnień, które wdrażamy w naszej firmie, na naszych obiektach. A prowadzimy stado 1100 krów. Więc mamy duże możliwości przetestowania różnych rzeczy i dzięki właśnie współpracy ze firmą Blatin osiągamy bardzo wysokie wyniki. Średnia wydajność stada na dzisiaj się klaruje około 13,5 tysiąca kilogramów mleka. My jako kombinat rolny Kierz zawsze uczestniczymy w tego typu powiedzmy szkoleniach, bo to bardziej jest taki kontakt praktyki z nauką. I jest to jest bardzo potrzebne z tego względu, że dostaje się gotowy zasób wiedzy w danym temacie i jest to, myślę, bardzo potrzebne dla hodowców. Jako partnerzy firmy Blatin jesteśmy absolutnie zaskoczeni taką frekwencją, bo wiemy, że ponad 700 osób do tej pory w ciągu tego tygodnia odwiedziło konferencję organizowaną przez firmę Blatin. To jest niesamowity wynik, to jest coś absolutnie unikalnego. Mam wrażenie na skalę kraju, więc no jest to absolutnie fantastyczny wynik. Gratulujemy firmie Blatin tego rezultatu.